Mahara pozwala nam tworzyć nasze osobiste portfolio cyfrowe. W tym wideo zobaczymy, jak to zrobić i jak uzyskać wszystkie jego cechy. Portfolio to miejsce, w którym prezentowane są wszystkie nasze osobiste osiągnięcia, umiejętności, doświadczenia, zainteresowania, wykształcenie, do udostępniania i wykorzystywania tych informacji w przyszłości. W tej zakładce możesz podać podstawowe informacje o sobie, takie jak dane osobowe, dane kontaktowe, sieci społecznościowe i informacje o zatrudnieniu. W tej zakładce możesz przesłać jedno lub więcej zdjęć profilowych. Następnie z wszystkich przesłanych plików musisz wybrać to, które najbardziej Ci odpowiada jako zdjęcie profilowe. W tej zakładce możesz zarządzać wszystkimi swoimi plikami. Przesyłaj pliki, usuwaj je i organizuj według folderów. Zakładka Dziennik przypomina prawdziwy dziennik. Na tej stronie możesz dodawać wpisy z tekstem i załącznikami. Pliki te są pobierane z menu Pliki, o którym wcześniej wspominaliśmy. Zakładka Resume działa jako dokument CV z danymi. Podanie tych informacji jest ważne, ponieważ będziesz z nich korzystać później. Mahara dzieli CV na dane osobowe, studia, doświadczenie zawodowe, osiągnięcia, cele, umiejętności i zainteresowania. Zakładka Plany pomaga nam przedstawić nasze projekty i plany na przyszłość. W ramach planu można przydzielać mniejsze zadania wraz z nazwą, opisem i terminem ukończenia. Tutaj możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi notatkami, które tworzysz. Ta strona zostanie automatycznie wypełniona notatkami, które wprowadzisz później w innym menu, którym zajmiemy się później. W tej zakładce możesz stworzyć CV lub Europass. Niektóre informacje są automatycznie wypełnione danymi wprowadzonymi w poprzednich zakładkach. Aby utworzyć stronę, kliknij przycisk Utwórz stronę. Ta strona musi określać dane przed edycją, takie jak tytuł strony, jej opis, etykiety i nazwisko autora. Aby zapisać pola, po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz. Na tej stronie musisz wybrać szablon spośród podanych pozycji. Po wybraniu należy go zapisać za pomocą przycisku Zapisz. Możesz próbować różne szablony, dopóki nie upewnisz się, który z nich najbardziej Ci odpowiada. Na tej stronie możesz wypełnić szablon, który wybrałeś. Możesz skorzystać z dużej ilości danych wprowadzonych podczas robienia CV lub pisania swoich planów. Dane są już zapisane i musisz tylko wypełnić szablon, przeciągając i upuszczając klocki w preferowanej pozycji. Możesz umieszczać obrazy, pliki PDF, wpisy do dziennika, pola CV. Każdy blok można konfigurować.
Tutaj możesz pogrupować strony, które zostały już utworzone w kolekcję. Tworzenie kolekcji jest przydatne, ponieważ w ten sposób można przydzielać uprawnienia i preferencje podczas współużytkowania wielu stron, ułatwiając zadanie zarządzania, gdy objętość stron jest szczególnie duża. Na tej karcie możesz ustawić uprawnienia do udostępniania każdej z kolekcji lub stron. Możesz udostępniać je znajomym, grupom, instytucjom lub pojedynczym użytkownikom. Mogą one być udostępnione kolekcjami lub strona po stronie. Aby zmodyfikować uprawnienia udostępniania, kliknij opcję Edytuj dostęp do żądanej strony lub kolekcji. Na tej karcie możesz zobaczyć wszystkie strony, które Ci udostępniono. Na udostępnionej stronie możesz dodawać komentarze, a nawet dołączać do nich pliki. Jedynym obsługiwanym formatem przy importowaniu portfolio jest Lib2A. Eksportowanie portfolio można wybrać, jeśli chcesz uzyskać końcowy efekt HTML lub plik Lib2A. Ten ostatni będzie jedynym, który umożliwi późniejszy import. Możesz wybrać, czy chcesz wyeksportować niektóre strony, niektóre kolekcje lub wszystkie strony. Grupy to sposób na uporządkowanie użytkowników w celu ułatwienia udostępniania stron i kolekcji. Możemy tworzyć własne grupy lub dołączać do już istniejących grup. Moje grupy mówią nam, do których grup należysz. Znać grupy przenosi Cię do strony z wyszukiwarką grup, w której możemy wyszukiwać według nazwy, a nawet tworzyć własne grupy. Znajomi mogą również być sposobem na usprawnianie procesu udostępniania stron i kolekcji. Na tych dwóch stronach możemy sprawdzić naszą listę aktualnych przyjaciół lub przeszukać wśród innych użytkowników, aby wysłać zaproszenie do znajomych. Moi przyjaciele pokazują nam naszą listę znajomych. Znać znajomych to wyszukiwarka użytkowników, do których możemy wysłać prośbę o dodanie do znajomych. Na tej stronie znajduje się lista instytucji, do których należymy. Na tej stronie możesz przeglądać lub uczestniczyć w istniejących rozmowach, dyskusjach, forach i pytaniach.